Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na kurs pod tytułem Funkcje dwóch zmiennych, w tym funkcje uwikłane. Na początek funkcja dwóch zmiennych i jej dziedzina. Zapraszam. Ze szkoły średniej pamiętamy, że bardzo często spotykaliśmy się z funkcjami. Były to na przykład funkcje wielomianowe, funkcje kwadratowe, logarytmiczne, wykładnicze, wymierne i szereg takich innych funkcji, które nawet nie sposób było nazwać. Natomiast tutaj, jak już przechodzimy do głębszego poznania matematyki, do szerszego poznania matematyki, więc wiemy doskonale, że możemy mieć większą ilość zmiennych. Ja tutaj zajmuję się oczywiście funkcją dwóch zmiennych. Jedna zmienna to jest x, druga zmienna to jest y. I wtedy funkcja dwóch zmiennych zapisywana jest w taki sposób. F w nawiasie od x przecinek y. Funkcja dwóch zmiennych. I ona w sobie, we wzorze, w swoim wzorze może mieć x, może mieć y, może mieć tylko x, może mieć tylko y, ale ogólnie mówimy, żeby funkcja była dwóch zmiennych, to w jej wzorze musi występować x, y, prawda? Natomiast moglibyśmy to uogólnić na funkcję trzech zmiennych, na przykład f od x, y, z. Funkcje n zmiennych, prawda? Im idziemy bardziej w głąb matematyki, tego lasu, który zawiera całą gamę matematyki i jeszcze wiele rzeczy, które nie zostały jak do tej pory odkryte. No i tak, co nas interesuje z funkcji dwóch zmiennych? Oczywiście jej dziedzina. Otóż dziedzina jest to ogół takich par x przecinek y, że x należy do jakiegoś zbioru A. Natomiast y należy do jakiegoś zbioru b i naszym zadaniem będzie właśnie tą dziedzinę wyznaczać w zadaniach. Jeżeli mamy podany konkretny jakiś tam punkt p o współrzędnych x0, y0, to z kolei f od p, to jest inaczej f od x0, y0, będziemy to nazywać wartością funkcji f w punkcie p. Oczywiście to wszystko nie jest nam obce, bo to jest uogólnienie tego, co już znamy ze szkoły średniej, bo my ze szkoły średniej znamy wartość funkcji w punkcie, tylko wtedy był tylko x i tylko za x się podstawiało. Tutaj będzie x i y. Za x się podstawia, za y się podstawia. No w przypadku funkcji dwóch zmiennych już nie możemy napisać wzoru funkcji y równa się, no bo nam się to gryzło z tym y, który jest jako zmienna, prawda? Dlatego już na poziomie studiów używamy zapisu f od xy, g od xy, h od xy, prawda? I wtedy konstruujemy oczywiście dany wzór, czy też z danego wzoru korzystamy, żeby wyznaczyć dziedzinę, czy żeby obliczyć wartość funkcji w jakimś tam punkcie. Tak jak powiedziałam, możemy to uogólnić na większą ilość zmiennych, ale my na tym kursie zajmujemy się funkcją dwóch zmiennych. Dlatego teraz zapraszam na tą pierwszą lekcję, na której będziemy sobie ćwiczyć takie podstawy, ale jak wiemy doskonale już z wcześniejszych etapów edukacji, podstawy w matematyce są bardzo ważne. Jak nie masz podstaw, no to nie masz co lecieć dalej, ponieważ nie masz się do czego odwołać. Podstawy to jest rzecz, to jest fundament, który nam warunkuje to, żeby dobrze przyswajać i rozwijać w dalszym ciągu matematykę. Dlatego zaczynamy od takiej podstawowej, bym powiedziała, lekcji. Zapraszam. Jako pierwszy przykład będziemy mieć do czynienia z funkcją f od xy, funkcją dwóch zmiennych postaci. E do potęgi 2x minus 3y dodać 2x plus 1 podzielone przez x plus 1 minus logarytm naturalny z y kwadrat minus 4. I naszym zadaniem jest wyznaczyć dziedzinę tejże funkcji. Oczywiście widzimy, że we wzorze tej funkcji występują zarówno x, jak i y. Tutaj akurat w tej części są same x. Tutaj w tej części są same y, prawda? Natomiast tutaj w tej pierwszej części są i x, i y. Gdybym chciała nazwać tą funkcję, to mogłabym powiedzieć, że ona troszeczkę jest funkcją wykładniczą, troszeczkę jest funkcją wymierną i troszeczkę funkcją logarytmiczną. Więc jako taką no nie ma nazwy ta funkcja, ale chodzi o to, że jej wzór składa się tak jakby z kilku części i każda jest jakby niezależna od drugiej części, natomiast po dodaniu, po odjęciu tworzy nam się funkcja dwóch zmiennych, którą nazwałam jako f od xy. Dobrze, mamy wyznaczyć dziedzinę, czyli musimy sobie przypomnieć, jak to się robiło. Żeby wyznaczyć dziedzinę, to musimy poszukać pewnych ograniczeń. To teraz się zastanówmy, czy funkcja e do
do potęgi ma jakieś ograniczenia. To jest funkcja wykładnicza, e to jest stała i w wykładniku może być dowolne, cokolwiek, jakakolwiek liczba, zawsze takie e do potęgi coś jesteśmy w stanie obliczyć. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń w tym wypadku. Cokolwiek za x nie podstawię, cokolwiek za y nie podstawię, zawsze jest ok. Natomiast w tym wypadku, jak widzimy, w tej drugiej części mamy ograniczenie, ponieważ mamy mianownik, a wiemy, że w mianowniku nie może być 0, więc piszę takie ograniczenie. No to teraz przejdziemy do tej trzeciej części. Tutaj mamy logarytm naturalny. My wiemy, że w logarytmie naturalnym w podstawie jest e, no więc e to jest stała, o tym nie piszemy żadnych założeń, natomiast liczba logarytmowana to jest y kwadrat minus 4. No to my musimy napisać, że nasze y kwadrat minus 4 jest liczbą dodatnią, bo tylko wtedy logarytm naturalny, zresztą jakikolwiek inny logarytm również istnieje. A więc z tego tutaj wychodzi nam, że x nie może być minus 1, a tu jak przeniosę, będę miała y kwadrat większe od 4. Jak ja to oczywiście mądrze spierwiastkuję, zapiszę y większe od 2 lub y mniejsze od minus 2. Można też inaczej przenieść 4 na tą stronę, skorzystać ze wzoru skróconego mnożenia, narysować parabolkę i odczytać przedziały, ale tak jest zdecydowanie szybciej i napiszemy, że y należy do przedziału od minus nieskończoności do minus 2, suma i od 2 do plus nieskończoności. Czyli tutaj bym mogła napisać, że x należy do zbioru liczb rzeczywistych, czyli wszystko jest ok, byle nie minus 1. Czyli z wyłączeniem minus 1. No to ok, to teraz już mogę napisać dziedzinę. Otóż dziedzina jest to ogół takich x-ów i y-ków, takich, że x należy do zbioru liczb rzeczywistych z wyłączeniem minus 1. Zaś y należy do takiej sumy dwóch zbiorów. Od minus nieskończoności do minus 2, suma od 2 do plus nieskończoności. No i zamykamy klamerkę. W taki oto sposób zapisujemy ostatecznie dziedzinę tejże funkcji dwóch zmiennych. Jako drugą zajmiemy się funkcją postaci. F od x, y równa się sinus z x plus 2 dodać pierwiastek z y plus 1 podzielony przez x kwadrat minus xy, dodać dwa logarytmy przy podstawie 2x minus 6 z takiej liczby logarytmowanej, y do potęgi trzeciej minus 3y kwadrat, dodać 2 i mamy wyznaczyć dziedzinę tejże funkcji. Oczywiście znowu widzimy, że mamy tutaj funkcję składającą się z trzech kawałków. Niby to troszeczkę funkcja trygonometryczna, niby to taka funkcja wymierna, ale dwóch zmiennych z pierwiastkiem na dodatek, więc taka nietypowa wymierna, prawda? Więc taka funkcja, którą ciężko byłoby tutaj nazwać. No i tutaj funkcja logarytmiczna, prawda? W tym wypadku, w tej ostatniej części, przy tutaj podstawie zmiennej, no i przy liczbie logarytmowanej też będącej zmienną. Tu jest zmienna x, tu jest zmienna y, czyli jak widzimy, tutaj w tym kawałku mamy dwie zmienne x i y, tak samo w tym kawałku, no a w tym pierwszym mamy tylko zmienną x, co oczywiście tutaj nie ulega wątpliwości, że musimy zastanowić się na tym, jakie tutaj są ograniczenia. Otóż tak się składa, że sinus istnieje z każdej liczby x rzeczywistej, dlatego tutaj nie mamy żadnych ograniczeń w tym wypadku. W tym kawałku nie ma żadnych ograniczeń. Jeżeli chodzi o ten tutaj kawałek, no to będzie założenie, po pierwsze, będzie założenie o mianowniku, że x kwadrat minus xy no nie może być absolutnie zerem. I drugie założenie o tym, że pod pierwiastkiem mamy y plus 1, a wiemy, że pierwiastek stopnia drugiego istnieje z liczby nieujemnej, czyli musi być większy lub równy 0. No nie koniec. Tutaj dalej mamy założenie teraz o podstawie logarytmu. Podstawa logarytmu, czyli u nas 2x minus 6 musi być większa od 0. I ta sama podstawa, prawda, tegoż, że tutaj naszego logarytmu musi być różna od 1. Z definicji oczywiście logarytmu. I liczba logarytmowana, czyli y do potęgi trzeciej minus 3y kwadrat, dodać 2, musi być większa od 0. Tyle mamy założeń i każdym z osobna musimy się zająć. Zaczynamy od początku. Jaką tu metodę? No zdecydowanie byłoby dobrze x wyłączyć przed nawias, wtedy mamy w nawiasie x minus y i to nie może być 0. No, czyli żeby z iloczynu nie wyszło 0,
to zarówno pierwszy czynnik nie może być zerem, jak i ten drugi nie może być zerem, prawda? No więc tutaj już mamy po zabawie, no bo x nie może być zerem, koniec. Natomiast tu jak przerzucę, to zapiszę tylko, że x nie może być tyle samo, co y. Takie założenie, popatrzmy jakie trudne, bo to nie jest tak, że x różne od dwójki, czy x różne od piątki, czy y różne od szóstki. Tu mamy x nie może być równe y i później w ostatecznym zapisie dziedziny musimy to uwzględnić. Dobra, to teraz tutaj dalej. Y jest większe lub równe od minus 1. Więc mogę napisać w postaci, że y należy do przedziału od minus 1 domkniętej do plus nieskończoności. No tyle, więcej tutaj nie wyciśniemy. Dalej, teraz mamy, że 2x jest większe od szóstki. Jak podzielę przez 2, to mam x większe od trójki, czyli x należy od trójeczki do plus nieskończoności. Super. No to teraz tutaj to założenie. 2x różne od siódemki jak przeniosę. Podzielę przez 2, czyli będę miała x różne od 3 1/2. Na razie tak zapisuję, a później tak w konsekwencji ostatecznej będę musiała zrobić zapis dziedziny. Dobra. I najtrudniejsze założenie, ponieważ tutaj dobrze by było, to jest oczywiście po tej stronie znajduje się wielomian stopnia trzeciego zmiennej y. Musimy znaleźć miejsce zerowe. Jak widać, w zasadzie od razu, że miejscem zerowym będzie jedyneczka. Dlatego schematem Hornera szybciutko sobie, tu sobie wykreślimy, sobie obniżymy stopień schematem Hornera, czyli współczynnik przy y do trzeciej to jest 1. Współczynnik przy y kwadrat to minus 3. Współczynnik przy y, którego tu nie widać, to 0. I wraz wolny to 2. Jak przypominamy sobie schemat Hornera, pierwsze się spisuje 1, natomiast tutaj w tej rubryce będziemy robić tak, 1 razy 1, to jest 1 minus 3, to będzie minus 2. Dalej, w tej rubryce. 1 razy minus 2, to jest minus 2, dodać 0, czyli minus 2. I w tej rubryce. 1 razy minus 2, to jest minus 2, dodać 2, czyli to jest 0. Czyli zgadza się, że faktycznie ta reszta wyszła 0, czyli ta jedynka, tak jak powiedziałam, ja od razu to widziałam, prawda, że jedynka będzie tutaj pierwiastkiem tego wielomianu, prawda? Miejscem zerowym inaczej. No dobra, w takim wypadku jak inaczej mogę to zapisać? Mogę zapisać postać y minus 1, no bo ta jedynka była tym miejscem zerowym, razy i w drugim nawiasie będziemy mieć wielomian o stopień niższy od tego, który ma takie współczynniki, po kolei od najwyższego, czyli tak, 1y kwadrat, czyli y kwadrat, minus 2y i minus 2. I to ma być większe od zera. No to tak, tutaj miejsce zerowe jest, tak jak powiedzieliśmy, już jedyneczka, bo będziemy chcieli wężyk narysować, a tutaj będziemy musieli sobie oczywiście policzyć to miejsce zerowe, czyli no najlepiej przy użyciu delty. B kwadrat, czyli mamy 4, minus 4 razy minus 2, czyli plus będzie 8, to jest 12, czyli pierwiastek z delty to będą dwa pierwiastki z 3, tak od razu, pierwiastek z 12, no nie? Czyli y1 to będzie 2 minus 2 pierwiastki z 3 przez 2, czyli będzie 1 minus pierwiastek z 3, a y2 to będzie od razu 1 dodać pierwiastek z 3. OK, rysujemy wężyk, więc rysujemy sobie, zaznaczamy. Po pierwsze jedyneczkę na pewno musimy zaznaczyć. Następnie 1 dodać pierwiastek z 3. No to wiadomo, że będzie po tej stronie, bo będzie większe od jedynki, a 1 minus pierwiastek z 3, no pierwiastek z 3 to jest około 1,7, czyli to będzie liczba ujemna, więc tu zapiszemy 1 minus pierwiastek z 3. Z wężykiem idziemy od góry i w ogóle nigdzie nie odbijamy. Minus, plus, minus, plus. Nas interesują większe od zera. Czyli odczytujemy, że y należy do przedziału od 1 minus pierwiastek z 3 do 1, suma od 1 plus pierwiastek z 3 do plus nieskończoności. I to jest nasz y wyznaczony, prawda? Na podstawie tego założenia. No dobra, ale teraz musimy podsumować, czyli zapisać ostatecznie dziedzinę. Otóż dziedzina to będzie ogół takich x i y, takich, że. Może zaczniemy od x-ów, prawda? Tak. X ma być różne od zera, tu mamy tego x naszego, x ma być różne od 3 1/2 i x ma należeć od trójki do plus nieskończoności. No to wiadomo, że 0 nie pasuje w ten przedział, więc napiszemy, że x należy od trójki do plus nieskończoności z wyłączeniem 3 1/2. Oczywiście powiedziałam przedtem, że jest jeszcze założenie takie, które łączy x z y.
czyli założenie o x i o y naraz. No to napiszemy na samym końcu. Teraz musimy o y zapisać, czyli będzie i y należy. I teraz mamy tak, o y mamy w tym miejscu, że od minus 1 do plus nieskończoności. I o y mamy w tym miejscu. No musimy się zastanowić. Tu powiedziałam, że to jest 1 około 7, czyli 1 minus 1, 7 to jest około minus 0,7. No tak się składa, że to jest ciutkę, kapkę, niewiele większe od minus 1. Czyli okazuje się, że całe to, prawda, ta suma tych dwóch przedziałów mieści się w tym przedziale. Czyli też musimy tak napisać, od 1 minus pierwiastek z 3 do 1, suma od 1 plus pierwiastek z 3 do plus nieskończoności. I jeszcze dopiszę założenie, oczywiście, że x nie może być równe y. I dopiero teraz skończymy naszą klamerką ten zapis ostateczny dzieciny. Jeżeli chcesz jeszcze więcej poćwiczyć ze mną, potrzebujesz więcej przykładów, zapraszam Cię na moją stronę internetową aikamat.pl, gdzie możesz dokonać zakupu mojego kursu online właśnie z tego zakresu, który Cię interesuje i będziesz mógł śmiało przyswajać jeszcze więcej treści, które będę chciała Tobie przekazać. Zapraszam bardzo serdecznie i do zobaczenia!